Im większa integracja różnych środków transportu, tym więcej korzyści dla mieszkańców. Pokazują to projekty realizowane w województwie łódzkim, m.in. budowa autostrady A1, węzła przesiadkowego w okolicy dworca Łódź Fabryczna, czy rozbudowa lotniska. Witamy w trzecim odcinku Transport TV i zapraszamy w drogę! Obecnie w budowie i przebudowie są blisko 1423 km dróg, w tym 33 odcinki autostrad o długości 735 km, 35 odcinków dróg ekspresowych, razem 510 km, 15 obwodnic liczących łącznie 101 km, a także 75 km różnego typu wzmocnień i przebudów. Największą inwestycją w regionie łódzkim jest obecnie budowa autostrady A1 Toruń-Stryków. W obszarze województwa będzie ona liczyć 65 km i sięgnie od granicy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego do węzła Stryków. Autostrada A1, którą zaczęliśmy budować w tej chwili już na terenie województwa łódzkiego, będzie w przyszłości częścią wielkiej trasy paneuropejskiej, możemy tak powiedzieć, czyli połączy polskie wybrzeże de facto z wybrzeżem Morza Śródziemnego, a konkretnie z greckimi Salonikami, więc śmiało możemy powiedzieć, że ruszył od dawna, bardzo dawna oczekiwany, niezbędny proces i proces historyczny budowy autostrady w tej części kraju. Budowa nowej trasy na terenie województwa łódzkiego została podzielona na 5 odcinków. Granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego węzeł Sójki, węzeł Sójki, węzeł Kotliska, węzeł Kotliska, węzeł Piątek, węzeł Piątek, węzeł Stryków oraz węzeł Stryków. Ich realizacja już się rozpoczęła, a zakończenie planowane jest na kwiecień 2012 roku, jeszcze przed Mistrzostwami Euro 2012. Węzeł Stryków, na którym autostrada A1 przetnie się z autostradą A2, będzie drugim największym skrzyżowaniem w Polsce. Węzeł autostradowy Stryków będzie miał 13 wiaduktów, kilkanaście kilometrów łącznic, zajmuje ogromny teren i w tej chwili, jeśli wybierzemy się w to miejsce, widać już, jak niemal grzyby po deszczu wyrastają niektóre obiekty inżynierskie, wiadukty, filary i myślę, że termin, który założyliśmy, czyli koniec 2011 roku, zostanie dotrzymany. Nowe trasy powstaną też w południowo-zachodnich dzielnicach Łodzi. Realizowany drugi etap zadania Trasa Górna zakłada budowę łącznie 2 km i 700 metrów nowych dróg na odcinku między ulicą Paradną a Pabianicką. Spora część ludzi, którzy mieszkają w naszym kraju i jeżdżą samochodami, kojarzy Łódź z korkami, ponieważ dziś trasy krajowe wchodzą w miasto i przez to miasto trudno jest się przebić. Właśnie temu ma zapobiegać Trasa Górna. To będzie połączenie ulicy Pabianickiej z ulicą Żgowską, czyli da się przejechać przez Łódź, nie wjeżdżając w centrum miasta. To ogromne ułatwienie dla przyjezdnych, także wielkie ułatwienie dla mieszkańców. Będziemy mieli na przykład trzypoziomowe skrzyżowania. To jest coś, co w Łodzi się jeszcze nie spotyka. Będzie połączona z dwujezdnią ulicą Śląską, która będzie łączyła Łódź z autostradą. Będzie takie wewnętrzne domknięcie wielkiego ringu autostradowo-ekspresowego, który będzie wokół Łodzi. W województwie łódzkim planowana jest też budowa trasy ekspresowej S8, która łączyć będzie m.in. Wrocław, Łódź i Warszawę. Odcinek łódzki tej trasy będzie finansowany ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na lotnisku imienia Władysława Reymonta w Łodzi z funduszy programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są realizowane dwie inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo. Obecnie umocniona została już skarpa południowo-zachodniej części lotniska, a wybudowane zostaną również nowe drogi patrolowe i odwodnienie. Dodatkowo zakupiony został pojazd ratowniczo-gaśniczy za 2 880 000 zł, a w przyszłym roku lotnisko dokupi jeszcze drugi za 4 400 000 zł, a także samochód ruchomego stanowiska dowodzenia z zapleczem medycznym. Dzięki temu poprawią się warunki funkcjonowania i niezawodność służby ochrony lotniska oraz lotniskowej straży pożarnej. Dworzec fabryczny, jego przebudowa, stworzenie węzła multimodalnego, to jest szansa na nowe centrum Łodzi, to jest szansa na to, że podróżni, którzy będą wysiadali na dworcu fabrycznym, będą mogli spokojnie, bardzo szybko przejść się w inne miejsca miasta, używając transportu publicznego, używając transportu samochodowego, bo z węzłem multimodalnym wiążą się też nowe ulice w centrum. No jest to najważniejsza inwestycja w historii tego miasta.